Długo czekałem na tego sprzęta, ale w końcu jest. Pełny serwis, pierwszy właściciel, bezkolizyjny, cały fabryczny lakier. Także tylko brać. Samochód po pierwszym właścicielu z 56 rocznika. Nie będę tutaj na tym nagraniu tego dowodu szwajcarskiego pokazywał. Nie chcę tutaj upubliczniać czyichś danych. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zdjęcie dowodu szwajcarskiego mogę wysłać na priv i zapraszam na prezentację. Renault Laguna z roku 2010. Powiedziałbym, że jest to GT204, ale nie do końca jest to GT204, ponieważ jest to samochód z roku 2010, który już ma takie oznaczenie jak GT Line, mimo że jest oczywiście to z wyglądu i silnikowo to samo co GT204, które występowały tylko w latach 2008 i 2009. Jedyną różnicą tak naprawdę tutaj przy 10 roku, że zamiast napisu GT jest napis For Control. For Control, jak ktoś nie wiedział, jest to tylna oś skrętna. Samochód po pierwszym właścicielu, rocznik 56. Do wglądu mogę wysłać szwajcarski dowód rejestracyjny. Całe auto jest w oryginalnym lakierze. Mamy pojazd w 100% bezkolizyjny, jednokolorowy, utrzymany w stanie pedantycznym. No 12 lat sobie można powiedzieć, że już ta starsza osoba, tak? No bo tak to trzeba powiedzieć, że starsza osoba tyle czasu tym samochodem jeździła. Samochód pochodzi z kantonu Solura, okolice Berna, Zurychu. Także jest to kanton niemiecki. Wiadomo, że dzięki temu samochód jest utrzymany w takim istnie szwajcarskim stylu, jeżeli chodzi o dbanie o samochody, inaczej całkowicie niż ma to miejsce w kantonach typu Wallis czy Genewa, gdzie po prostu tam jest ludność francuskojęzyczna i do samochodów też się podchodzi tak trochę, można powiedzieć, po francusku i te samochody też tak podobnie wyglądają jak z Francji. Dobra, powiedziałem tutaj historię tego samochodu. Jeżeli chodzi o opony letnie, oryginalny wzór do tej wersji, mamy tu Bridgestone z roku 2019, opony w bardzo dobrym stanie. Do auta jest jeszcze drugi komplet kół zimowych, który później pokażę, a teraz przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Maska oryginał. Oryginał. Oryginał, oryginał, ześlizgnął mi się miernik, ale jest oryginał. Klapa, zapomniałem. Dawno chyba Laguny nie miałem, że jest wykonana z tworzywa sztucznego. Błotnik w oryginale. Drzwi oryginał. Oryginał, nierówne przyłożenie, widać, że jest stówka oryginał i błotnik mamy w oryginale. Podsumowując, na całej powierzchni fabryczna powłoka lakiernicza. Myślę, że nagranie bardzo dobrze to obrazuje, szczególnie tutaj jak patrzymy z boku, że samochód nie jest łaciaty ani ze strony lewej, ani ze strony prawej. Także tak wygląda powłoka lakiernicza. Od razu mi tutaj po otwarciu drzwi rzuciła się taka wlepka. 2017 rok, końcówka, 260 tysięcy. Samochód był na serwisie, w autoryzowanym serwisie Renault. Auto dość bogato wyposażone. Mamy elektrycznie ustawiany fotel, mamy podgrzewane fotele. Środek utrzymany w stanie idealnym. Nie wiem, jak tutaj na nagraniu kamerka to obrazuje. Często ta Alcantara wygląda, jakby to była brudna. Ona nie jest brudna, no tylko po prostu zależy, jak się ręką ułoży, no to tak to wygląda.
Tak jak tutaj widać, skóra to wszystko jest utrzymane. Właściwie to nie jest skóra, tylko materiał skóropodobny w stanie idealnym. To samo tutaj ten kokpit. Takie są różnice między taką wersją z roku 2010, że tutaj mamy inny kolor tego plastiku, no i też jest inna nawigacja. Ja pierwszy raz mam egzemplarz z tą nowszą nawigacją. Ludzie mówią, że jest lepsza niż ta starsza. Być może tak jest, do końca tego nie wiem. Ale skoro wiele osób tak twierdzi, że tak jest, no to prawdopodobnie tak jest, że ta nawigacja nowsza jest lepsza. Pokażę jeszcze, jak auto wygląda tutaj z perspektywy pasażera. Tak to wygląda, stan środka, tak samo jak i z zewnątrz, auta jest perfekcyjny. Odnajdę sobie książkę serwisową i pokażę Wam, jak auto było serwisowane. Samochód serwisowany tak typowo po szwajcarsku, czyli zgodnie z zaleceniami producenta, nic ponad normę, czyli serwisy co około 20 tysięcy kilometrów, tak jak to autoryzowany serwis Renault zaleca. I zobaczcie, mamy 19 000, 40, 61, 82, 101, 119, 142, 163. Przepraszam, tutaj przy 119 była pierwsza wymiana rozrządu, kolejny mamy 185. 205, 221, 240, 261, 280, 302. Tutaj no, były takie, można powiedzieć, podstawowe serwisy. Tutaj już były bardziej poważne. Tu są różne rzeczy pozaznaczane. Hamulce, też jest rozrząd zaznaczony. I ostatni serwis mamy 12 listopada 2021 przy przebiegu 323 tysiące kilometrów, czyli mamy auto tak naprawdę 5 tysięcy zrobione jest od ostatniego serwisu. Na ten moment samochód ma przejechane dokładnie 328 tysięcy kilometrów i powiem Wam szczerze, niczym się nie różni od tego egzemplarza, który miałem powiedzmy miesiąc temu z przebiegiem 170. Jednym słowem, jak dbasz, tak masz. Do auta są również opony zimowe na oryginalnych alufelgach Renault w rozmiarze 17 cali. Opona taka sobie, jak widać, przeciętna, ale zawsze felgi mają jakąś wartość. I tutaj mówię, jeżeli będzie konkret klient, to dostanie do auta w cenie samochodu. Podsumowując, auto z pierwszej ręki, bezkolizyjne, w oryginalnym lakierze, utrzymane w perfekcyjnym stanie technicznym i wizualnym. No mówię, tutaj ta pierwsza ręka robi robotę, a pierwsza ręka była urodzona w roku 56 też, także mamy tutaj świadomość szwajcarskich dróg, na ile pozwalają, jeżeli chodzi o katowanie samochodu, wiek kierowcy, serwisy do końca zgodnie z zaleceniami producenta, także tutaj nic nie jest robione ponad normę, ani że tak powiem, kolokwialnie mówiąc, na olewkę, tylko tak jak powinno być auto serwisowane, tak było serwisowane. Także śmiało mogę powiedzieć, że no tak powiem Wam szczerze, no wrzucić do tego gaz, no to macie auto za trzy dychy, no to no nie ma konkurencji w tych samochodach, których ja sprowadzam, w tym, co jest dostępne za rynku. Pokażcie mi drugi samochód z 10 roku z mocą 200 koni, na normalnym wtrysku, który dobrze znosi gaz, nie koroduje, dobrze jeździ, ładnie wygląda. No sorry, nie ma takiego drugiego samochodu. Możecie się ze mną kłócić, albo się możecie nie kłócić, albo się możecie po prostu z tym zgodzić. Każdy ma oczywiście swoje zdanie. Ja uważam, że to jest najlepszy samochód w tych pieniądzach, a ten egzemplarz jest wyjątkowo wdzięczny, tym bardziej, że nie jest jakiś drogi. Ja mogę powiedzieć, że taki sam stan Laguny, gdzie bym to ocenił po prostu, jeżeli chodzi o dbanie auto, w ubiegłym roku miałem z przebiegiem 245 chyba tysięcy kilometrów, jest na YouTubie ten samochód, jego prezentacja, to był 2008 rok, no ale ten samochód kosztował 36 tysięcy. Biorąc pod uwagę wzrosty tych cen,
całą tą inflację, no 10 tysięcy drożej za tak naprawdę 70, 80, 90 tysięcy mniejszy przebieg. Moim zdaniem bez sensu, ale pozostawiam to Wam, niektórzy lubią patrzeć na cyferki. Ja wiem, że dla silnika 2.0 turbo największą bolączką jest jego poprzedni właściciel i jego po prostu przeszłość, a nie to, jakie cyferki są pokazywane na liczniku. Tyle, jeżeli kogoś auto interesuje, zapraszam do kontaktu telefonicznego.